Talenty, proszę Państwa, w Żebracnicach. Jakie mają tutaj talenty? Pomysły, mądrości, proszę Państwa. ITP. Bo jeżeli mamy politykę, że rozwój jest operowany nie politykę, tylko politykę. Tak samo ten szef jest objęty indywidualnym rozwojem. I on sam doświadcza, jak ważna jest praca ze swoim rozwojem. Także nie blokuje, bo z założenia nie powinien blokować. I też no, tutaj zgadzam się z Panem, że awans nie jest jedyną drogą rozwoju. No i oczywiście firma w takiej dużej skali też musi wspierać, tak? A więc no po pierwsze my ogłaszamy wszystkie wakaty, wszystkie są ogłaszane wewnątrz firmy, a więc ludzie też widzą, kogo my szukamy. Czyli rekrutacja najpierw wewnątrz. Polityka taka, żeby jak najwięcej, proszę Państwa, wyciągnąć, wyłudzić, wyżebrać, oszukać, okantować. No mamy właśnie tutaj historię, proszę Państwa, przeciekawą Makryny Mieczysławskiej. Oczywiście z powodu grubej krowy, to jest ta Ewa z Grecji. Makryna Mieczysławska się nam zapadła, ona upadła, ale ta Makryna Mieczysławska jest. No to jest to jest naturalne przenoszenie wiedzy. Ja uważam, że jak pracownicy odchodzą dobrowolnie z firmy, to jest duża strata dla firmy. I zawsze staram się przekonywać, że mega kanciara. No jakoś tak wiecie Państwo, jak to jest w tych żebracznicach. W żebracznicach to się po prostu żebrze. Można komuś coś zwędzić, ukraść. To też jest żebranie takie chytre, chytrzejsze. Także proszę Państwa, taki jest tutaj w Warszawie na Mazowszu zwyczaj, że właściwie ludzie, którzy są przyjezdni, zaraz kawkę sobie zrobię właśnie, bo kawkę sobie kupiłam, ludzie przyjezdni, proszę Państwa, świeci się, tak jest, muszą się nauczyć, muszą w ten rytm wejść, który jest w Warszawie. No. Rytm żebrania. I tak pojawiło była się Ewka Laskowska, proszę Państwa, która i tak dobrze skończyła, dobrze z tym wyszła, no bo poszła do pracy. Teraz gdzieś pracuje, nawet może w barze, w restauracji ciężko. Ale o co chodzi? Ona tam siedziała na lotnisku lata całe na lotnisku i tego nabrała, tego oszukała, a ten frajer, a ta frajerka, no bo takie odgłosy potem były, tak ona się wypowiadała. A ten frajer, a ta frajerka, ja mówię, słuchaj, to nieładnie tak mówić, bo to jeżeli się od kogoś coś ma, prosiło się, żebrało, a teraz wyzywa się od frajerów, to jest no, bardzo nieładnie. Bardzo jest to nieładnie. Dlatego też ona już to zrozumiała, proszę Państwa, że to nie można tak nazywać. Frajer czy frajerka, nieładnie. No. Kicia. Witamy w krainie żywych, nasza śliczna, nasza kochana. Także gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio, Tok FM, Euro, kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra. I gdyby ona cały czas tak leżała jak ta von Lipski, ta kura, mega oszustka, no to byłoby źle z tą Ewą Laskowską, ale ona poszła sobie, proszę Państwa, do... do pracy, tak jak mówię. I tam na lotnisku to już była 7 lat, jak nie więcej, no bo musiała. A tutaj w Polsce, wiecie Państwo, nikt nikomu mieszkania nie da, nikt nikomu mieszkania nie załatwi, jak sobie człowiek nie kupi, no to więc ona będzie starała się kupić, ale czy ona w tym XXI wieku kupi, czy jej się uda w tym XXI wieku, proszę Państwa, czy jej się uda kupić mieszkanie, ja bym tego nie powiedziała, no ale niech się stara. No, natomiast, ale ona z tego wyszła, bo ona poszła do pracy. Natomiast ta von Lipski, to ona jak mówi teraz u tej Joanny, jak dzisiaj bywa niedziela, na obiadkach, to ona jej gotuje, a ona leży u niej na tafcanie, noga na nogę założy i ona nic nie zrobi, nie tknie się.
I za plecami tej Anny to na, tam jej nie obgada, bo to jej koleżanka ze szkoły, ale też głupia frajerka, że po prostu no, zaprasza babę za darmo zjeść obiad, to dużo kosztuje, a ona jeszcze to musi zrobić, a ta w tym czasie się wyleguje. No tam Ewka poszła, to zaczęła ciasto piec, w ogóle to Ewka z Grecji, wielka ta, wielka krowa, proszę Państwa, zaczęła jej tam sprzątać, bo ona gdzie się nie pojawi, to sprząta. No dobry uczynek, oczywiście, że dobry uczynek. Ale ta von Lipski jest obrzydliwą żebraczką, no bo proszę Państwa, jeżeli palcem nie tknie, w niczym nie pomoże, a jeszcze drwi, to co? Wiceprezesa, tak. Chciała być wiceprezeską. Była u wiceprezeski Spółdzielni Sław, jako siostrzenica Janka Macieja Witka. A dlaczego pani nie stara się do mieszkania? Wie, proszę pani, ja głupia nie jestem. Ja żebym tak miała tu zapłacić za to wszystko. Tak jak powiedziałam, to jest wpisane po pierwsze w nasze wartości. A więc bardzo, bardzo nasz fundament, troska, nasza jedna z naszych wartości to jest troska o życie i w tym się wpisuje nie tylko troska o bezpieczeństwo, co jest oczywiście kluczowe na projektach budowlanych, ale też troska o zdrowie, a więc o zdrowie to jest też o pracownika i to jest tak bardzo mocno zaszyte, że to nie jest oderwane. W związku z tym, jeżeli się troszczymy o życie, o zdrowie, o samopoczucie, troszczymy się o każdego pracownika. I w związku z tym chcemy wykreować takie miejsce pracy, gdzie ci nasi pracownicy naprawdę będą mogli się czuć po pierwsze bezpiecznie, po drugie, żeby byli naprawdę usatysfakcjonowani. Spędzamy w pracy strasznie długie godziny. Także to poczucie satysfakcji, zadowolenia, z jednej strony dla pracownika daje dużą wartość, oczywiście dla firmy też, bo im bardziej on jest usatysfakcjonowany, tym to zaangażowanie też jest wyższe. Także łatwo. Z tej perspektywy tak, było łatwo. Wszyscy jesteśmy w to zaangażowani, łącznie z prezesem. Czy podsumowując, możemy powiedzieć w takim razie, idzie nowe, nie inwestujmy w rodzynki, starajmy się wszystkich szkolić, bo zawsze może to do nas wrócić pozytywnie? No pytanie, czy szkolić, bo szkolenia jest jedną z form, tak? Tylko rozwijać, tak. Rozwijać, tak. Tak. Zdecydowanie tak. Rozwijać wszystkich, bo to jest prawdziwa wartość dla firmy. Wszystkich. Precz z talentami, chciałoby się krzyknąć, z tymi talentami wąsko pojmowanymi. Proszę Państwa, Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pani Katarzyna Skorupka-Podziewska, dyrektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, członek zarządu Skanska S.A. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. I pan Wojciech Mieszkowski, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw rozwoju w firmie JPL Project. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy o zarządzaniu talentami. Wydawała dzisiaj Małgorzata Wołczyńska, realizował Karol Kowalewski. Bardzo Wam dziękuję za wspólną godzinę. Ja nazywam się Marzena Mazur. Także wiecie Państwo, o zarządzaniu w niedzielę to nie wiem. Do naszej apteki i kup dla mnie nowy. Anki zauważyły, że się poca. I słuchaj, zdradziły mi, że jest sposób na to. Także Radio Koncita, proszę Państwa.